Trudne uchwały. Słuchajcie Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Drodzy Państwo, zadam pytanie, czy są jeszcze jakieś do Pani, Panów Radnych, jakieś wnioski w tym temacie? Proszę bardzo, Pan Radny Włodarski. Proszę bardzo, ktoś jeszcze? Ja bym wziął tą propozycją taką uwagę. No, przysparzam roboty pani skarbnik i tym pracownikom ją wiązane. Wariantowo według tych propozycji, które są przedstawione, próbować tworzyć taką namiastkę budżetu. Nie, panie radny, powiem panu tak, nie da się tworzyć budżetu na podstawie wypłaty, którą dostanę 5 zł, 6, może 3, może 8. Rozumiem, ale mamy tutaj jakieś wpisane zadania. Budżet musi być które mamy szansę zmieścić w tych realiach, które... Ja tylko proszę, żebyście państwo spojrzeli na kalendarz. Budżet do Rio musi być oddany do 15 listopada. Załóżmy, że dzisiaj jest 29. Nadzwyczajną... Proszę od razu powiedzieć, kiedy byście zrobili. O nadzwyczajnej dopiero będzie można zacząć kleić, bo wiadomo na czym, ile ta wypłata jest. To jest 189,55. I dopiero na tej podstawie można dać pierwszy projekt. Czyli musicie państwo spotkać, żeby go chociaż omówić. Jak nie tam pokopiecie nie te zadania, nie te, tylko tamte, znowu trzeba mieć czas, żeby po przekopaniu się spotkać. Czyli na 15 mamy złożony do Rio zamknięty. Nie, no nie ma. Pani Skarbnik, ja bym wracał do tego pytania, co kolega powiedział wcześniej. Skoro my, bo to jest fakt, że zawsze to poczne, co wczoraj mówiłem, stanowimy zwykle, wchodzimy w podatki i zaczynamy, my stanowimy tutaj w okolicy tę opłatę. No to jak sobie radzą inne gminy? No przecież te gminy są dla wszystkich jednakowe i obligatoryjne, prawda? No jak się ma budżet 24 miliony, a 7 to trochę inne kwoty się składa. I zadanie inwestycyjne 23 tysiące, a 10 milionów to trochę o innym. To dyskusja nad tym, czy 23 tysiące wydać, czy 10 milionów i na co, jest trochę inna. Proszę bardzo, pan radny Jabłowski. Panie przewodniczący, ale wnosiliśmy to porozumienie na dole, przegłosowaliśmy. To i nie rozumiem, dlaczego teraz mamy to wszystko znowu odkładać, przeciągnąć. No, przegłosujmy to. To znaczy, ja może jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, nie wiem czy dobrze rozumiem, że tu wniosek kolegi Stefana nie może być ze względów formalnych głosowany, tak pani? Bo nie ma sensu głosować, skoro on nic nie da, ponieważ pan nie zgodził. No był zgłoszony, iż aby przełożyć głosowanie to dzisiejsze nad tymi rzeczami, nad tymi wartościami, na następną sesję. Następna sesja jest, proszę powiedzieć, jak jest w planie, panie Szulo. No jest nam pod koniec, ja tu mam zaraz powiem. 20. Zawsze możemy pójść w wariant koniec pola mi minister finansów ustala. W listopadzie 27.11. No, wszystko. Czyli to się, jak gdyby nie jest możliwe do wykonania, tak? Ale w zeszłym roku, w tym roku, też nie było tego w październiku ustalany budżet, jest na pewno. Ale budżet nie jest w październiku ustalany, tylko termin ustawy jest 15 listopada i zawsze i dla każdego. Nie było tego, mała pod względem wartości, my mamy i tak najniższą okolicę. Drodzy Państwo, w związku z tym, że mamy dwie propozycje, więc ja poddam pod głosowanie wniosek pana Stefana Włodarskiego. Kto z Pani Panów Radnych jest za tym wnioskiem, czyli za przeniesieniem? Ale to rozumiem, rozumiesz ten wniosek, bo
To jest konsekwencja, tak? Tak. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana Stefana Wodackiego mówiącym, bo ja w takiej sytuacji jestem, o tym, aby dzisiejsze głosowanie przenieść na następną sesję. Tak to brzmiało dokładnie? Kto jest za poparciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. Proszę liczyć. Wysoka ruszki, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo, czyli wniosek. Jednym nie brakuje. Kto jeszcze się wstrzymał, a nie podniósł rękę? Kto się wstrzymał jeszcze raz? Proszę podnieść rękę. Czyli napisać, że jeden nie brał udziału w głosowaniu. Ja rozumiem, że wniosek nie uzyskał większości, tak? Tak, więc w związku z powyższym głosujemy teraz ten wniosek, który zgłosił pan radny Jaworski, a który brzmiał w ten sposób, że wniosek brzmiał, aby pozostawić na poziomie roku 2013 wszystkie uchwały, wszystkie podatki, tak? Tak to brzmiało? Proszę mi popełnić. Proszę bardzo, pan sekretarz formy formalnej, bardzo proszę pomoc prawną. Dobrze, dziękuję. Właśnie o taką pomoc chciałem na skróty, ale to się nie za bardzo prawnie da, drodzy Państwo. Więc mamy uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. I teraz tu będę musiał używać określenia pana tu radnego Jaworskiego. Kto z pań i panów radnych jest za pozostawieniem tego podatku na niezmiennym... Nie, to jest uchwała obniżeniem ceny do ceny... No 44. No, 44. Czyli to samo, co mówię, że na pozostawienie na cenie niezmienionym. No. Czyli po 44 zł. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Proszę, żeby przeczytał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. I kolejna uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. I w związku z powyższym również, drodzy Państwo, tu może nie będę już wypisywał, bo musiałbym tu usiąść w sobie i podawać. W każdym razie ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok na poziomie takim jak w 2013 roku. Kto z pań i panów radnych jest za taką decyzją? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Trzy. I uchwała kolejna z dnia dzisiejszego w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok. I również tutaj poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby te stawki pozostały na 2014 rok na poziomie roku 2013? Kto jest za takim rozwiązaniem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. I chyba to już jest pusty uchwał. Ostatnia. Proszę tam mnie jeszcze sprawdzić, abyśmy nie pominęli coś, ponieważ ten uchwał jest... Zobaczę jeszcze. Drugie książeczce.
Drodzy Państwo, tak, to byłoby chyba tyle. Nie wiem, Pani Ela jest, ponieważ będziemy przechodzić do uchwały kolejnej, uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gwinnerów. Ja, drodzy Państwo, jeżeli pozwolicie, bo Pani Ela jest tu zawsze z nami na sesji, ja myślę, że w imieniu radnych i wszystkich złożę kondolencje Pani Eli ze względu na śmierć ojca i głębokie wyrazy współczucia. Ale w związku z tym, że mamy te trudne sprawy, to dzisiaj będziemy po prostu chcieli od Pani szereg wyjaśnień i jak gdyby informacji na temat tej uchwały. Ja myślę, że inaczej powiem. Ja bym prosił Pani Elu, Panią, aby Pani teraz może przedstawiła nam tą uchwałę po kolei. Pani to zrobi szybciej i myślę, że bardziej precyzyjnie niż ja. Proszę bardzo. Potem będziemy mieć uwagę. Od właścicieli
18 miesięczną stawkę za pojemnik. 120 litrów 40 zł, 140 50, 240 70, 1100 130, 4500 700 i 7000 1000. Za worek 120 litrów 30 zł. Wykonanie uchwały powierza się gminy w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia urzędowy województwa śląskiego obowiązującą od 1 stycznia. Czy mamy wszystkie dane zapisane, kwoty? Za worek 120 litrów, zmieszane odpady komunalne, 30 zł, tak? Bo słyszałam, że Państwo się bulwersują, że takie duże. Tu niektórzy po prostu Państwo, w większości mieszkańcy gminy uważają, że trzeba segregować i segregują i powiedzmy, jak ostatnio na przykład miałam telefon z gminy Przyrów, no to oni naprawdę mają dużo mniej wysegregowanych śmieci w porównaniu z nami. I tu dla tych, którzy segregują, to się obniża tą cenę, a dla tych, którzy mają dużo pieniędzy i nie chce im się oddzielić tego, no to po prostu dajemy wyższą stawkę, bo gmina płaci, powiedzmy, czy w przyszłości będzie płacić, bo jeśli nie uzyska odpowiednich poziomów segregacji, będzie płaciła kary i niestety to jest jakby takie mobilizujące proszę, dla mieszkańców. Cisze, proszę. Mam nadzieję, że takie będzie, żeby starać się uczyć i wyrabiać sobie ten nawyk segregowania tych odpadów. Chociaż tych trzech frakcji, czyli plastik, szkło, papier. Tak, proszę bardzo, proszę jeszcze panie Elu. Proszę miał na pytania, ale jeszcze tak chciałam powiedzieć, może ja zapytam, czy wszyscy macie Państwo, zanotowaliście te wartości? Takie sami będą. Zaraz, nie, zaraz, bo teraz będą jeszcze pytania. Może po kolei, abyśmy zadawali pytania. Wtedy będzie łatwo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytanie? Proszę bardzo, pan radny Władysław Jaworski, potem pan radny Szczerba. Później będziemy tak pochodzić. No zobaczmy. Panie kierownik. Ja mam do pani pytanie. Chodzi mi tutaj o paragraf drugi, punkt pierwszy, który mówi o tym, że gmina powinna duże pojemniki, bo to przeważnie chodzi o cmentarze. Oni mają wszystkie te duże. Czy tutaj jakiś jest wzrost tej opłaty? Nie mam. Znaczy pytania. Się, jeżeli będzie segregowane, to nie ma żadnego wzrostu. Ale jak to się nauczyć? Ale moment. 7000 litrów, 1000 zł. Taka cena była przedtem? Czy jest wyższa? Nie, no jest wyższa. Jest wyższa. Czy to będzie opłata comiesięczna? Jak to się na telefon? Proszę Państwa, ja może też wyjaśnię, bo akurat są trochę problemy nawet teraz właśnie przed wszystkimi świętymi z niektórymi parafiami. Opłata jest comiesięczna, tak jest uchwalone, tak mówi ustawa i tak żeśmy podjęli te. I każda parafia deklarowała, jaki chce koszt. Jednak my w
terenie wysprzątane na tym cmentarzu. Jest w regulaminie, że na okres wszystkich świąt musi być dodatkowo ten pojemnik 7 tysięcy. Księża jak przychodzili, to mówią, u nas się nie będzie segregować. No ale jednak z panem Tukaroniem żeśmy to przedyskutowali i on oprócz tego pojemnika 7 tysięcy dołożył jeszcze dodatkowe pojemniki na segregację, na te odpady plastik i szkło, które tam najwięcej są na tych cmentarzach. I trzeba powiedzieć, że w większości jest to segregowane i wtedy nie będzie to ta stawka 1000 zł, tylko będzie to stawka 500 zł. Bo uznajemy, że oni segregują. Segreguje się na cmentarzach. Tylko jest też taka sprawa, że wszystkie odpady wynikają z deklaracji. I ja nieraz ludziom nie tylko, że tam księżą. Ale proszę. Posłuchajcie. Księżą z parafii, czy nawet indywidualnym mieszkańcom tłumaczę, bo różne są te uwagi. Nie ukrywam, że były kolejki nawet tam z różnymi. Jak to nie uciekają? Że niektórzy mówią, że mają. Niektórzy mówią, że nie mają gdzie worków trzymać, że jest potarga, podpotarga i tak dalej, nie? Każdy, no jakoś tam żeśmy się starali tłumaczyć, bo ludzie niektórzy byli tam zbulwersowani. Staraliśmy się tłumaczyć, że każdy może sobie dodatkowy pojemnik zakupić i wsadzić ten worek w ten pojemnik, nie będzie miał rozrywane lub gdzieś go schować i... No ale to są przypadki. Ale byli niektórzy tacy, że ja nie będę segregował, ja zapłacę ile tam chcecie, nawet 50 zł, ja nie będę segregował. I byli też niektórzy księża nawet ich przekonywali. Tak myślicie, że segregowane wstawimy, a już będą ludzie segregować, nie? I wtedy ta opłata, będą trzy pojemniki, będzie mniejsza. No, różne były wątpliwości. Niektórzy mówili, i tak przyjedzie jednym samochodem i wywali to do jednego. No jednak, no tak trzeba z perspektywy czasu i z tego, co się kontaktujemy z innymi gminami, no to można powiedzieć, że u nas jest to w miarę dobrze, nie mówię, że idealnie, bo jednak się zwłaszcza na początku były różne zawirowania i do tej pory jeszcze jakieś tam są uwagi, są różni pracownicy tam u tej firmy i czasami tam są jakieś, ale starają się na bieżąco, tak uważam, że się starają, że wszystkie te uwagi, które im tam piszemy na piśmie, czy mailujemy, czy dzwonimy, to starają się jakoś to załagodzić, spełnić, żeby to było w miarę załatwione. No na pewno jeszcze uważam, że przy takiej ilości mieszkańców i tego zawsze jakieś tam te niedociągnięcia być mogą. W zasadzie na razie mamy tych wkład na pokrycie tego, tych faktów, które nam wystawia pan baron. Jednak nie ma w tej chwili takich danych, bo tam koleżanka to robi, jeszcze nie zrobiła. To trudno tak powiedzieć procentowo, bo niektórzy... Bo to jakby trudno, ale liczyć, że było 90% czy 100%. No, niech pani raz skończy i będą pytania. No. Opłatek nosimy miesięczny, tak? Ale niektórzy już płacili do końca roku. A wielu jest takich, którzy nie zapłaciło jeszcze nic. Zero. I do nich niektórzy są też tacy, którzy nie złożyli deklaracji w ogóle. I do tego idzie upomnienie, wezwanie, a teraz już decyzja. Po prostu orzekająca o tej opłacie.
wody ze ścieków, że po takim upomnieniu to większość płaca, nie? Także jak nie zapłacą, to co z nimi? No, niestety opłata śmieciowa to jest jakby opłata podatkowa i będzie egzekucja. Pan radny, pan Walka, proszę. I ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Po kolei. Szanowni Państwo, częściowo to tutaj pani kierownik wyjaśniła. W każdym razie ja mam takie przemyślenia ewentualnie, bo tak, my to wszystkie te propozycje, te cenowe ustalamy na rok 2014, na następny, nie 14. W sumie to nie wiemy, bo my jako gmina nie możemy ani zamawiać, ani dokładać do śmieci. I teraz tak, nie wiadomo, czy te 13,50 czy tam 9, czy to jest dużo, czy to jest mało. Nie wiadomo, czy to się finansuje, o to chodzi, nie? I my przykładowo te ceny przyjmujemy, a nie mamy przykładowo po prostu rozeznania, jak do tej pory finansowo to było. Czyli jeżeli przykładowo teraz weźmiemy te propozycje, co są, bo to jest obniżka tylko o te złoty 50 z kosza, co była wcześniej. To jest to, bo to nie jest żadna obniżka, tylko o ten kosz, nie w każdym moim razie. No i tutaj jest przy tym gospodarstwie jednoosobowe. Tak, to jest rozliczone. Ale czy to jest 9 zł, jest mało, czy to jest dużo, to też jeszcze nie wiadomo. W każdym moim razie, to jest ciężko powiedzieć, czy bo to jest na cały rok. Czy my przykładowo w miesiącu tam, którymś po półroczu nie będziemy musieli znowu od nowa. Do tego jesteśmy, żeby zmieniać, szukać i... Proszę bardzo, pan Władysław i potem pan Maria. Ale proszę, jeżeli ktoś to proszę rączkę i... Jedno pytanie, pan radny Marian Pytlarz i następnie pan radny Stefan Włodarski. Ja to bym proponował w ten sposób, że te śmieci ustalić na pierwsze pół roku, a później zobaczymy, jak to znowu będzie po pół roku. Znaczy, możemy wcześniej myśleć, jak będziemy mieć pewne dane. Proszę bardzo. Na którejś poprzedniej sesji padła taka propozycja, żeby zbierać od razu wnioski za śmieci zbiórce za wodę. No rzeczywiście tak jak Konstantynus, Kraniwa, tam koszty przejazdu przewyższają niektóre koszty zapłaty za takie rzeczy. Miało być to trochę przemyślane, coś żeby padła propozycja rzeczowa, gdy jak to ma wyglądać. Do tej pory jakoś to jest cicho. A warto by było coś przemyśleć, bo nie wszyscy jedno nawet stanu, to trudno takim starszym osobom dojechać, nie mówiąc już o tym wartość pojazdu. Dziękuję. Czy nie? Proszę bardzo, pan Marian Nowak. Ale posłuchajcie. Do naszej odpłynie przyjeżdża dużo różnych obywateli ze Śląska.
wszystko, co mają. Zostawiają. No to teraz jest sprawa taka, bo po pierwsze, no, mam takie miejsce w Mechowie, widzę na koniec lasu, tam jeżdżę często, no jest to właśnie coś, co nie jest do przyjęcia. I teraz myślę tak, no jak tak muszę ją podatkować za śmieci. A jeżeli się nie da, no to trzeba włączyć od koszty nas, obywateli i to ktoś wtedy sprzątał. Nie wiem, no bo na drugiego wyjścia nie ma tego, tak rzeczy nie powinienem. Dziękuję. Kto jeszcze zra... Proszę bardzo, panie radny. To jest na czyjeś posesji, czy to jest... Ale to jest na drodze, wstępie na drodze. No, mogę... Pani Jola, proszę bardzo. Przechodzimy jakby do tego stołu. Pan mi to wyjął z ust, bo to jest tak. Przyjeżdżają autokary, samochody różnego rodzaju i stają w przylecie. No, bo na grzyby. Nie ma... Jest 5 autokarów, 20 samochodów i wszystko zostawiają. Nie muszą zostawiać lepiej niż tyle. I butelki z wódki, i z jedzenia, i ze wszystkiego, z napoju. Wszystko jest porzucane. A my musimy za to płacić. Nawet i tych psów przywożą. Dziękuję. Drodzy Państwo, ja bym się skupił jednak na tej uchwale, bo musimy ją przyjąć lub odrzucić. Dlatego jeszcze dopuszczę. W tej sprawie dopuszczę pana. Proszę bardzo. Szanowna Rado, panie Wójcie, ja też mam ustawy, że jednak no, tak, że o zapłacenie o 6 śmieci, tak? Mówię tak, ja przyjechać do gminy, muszę tu taki do podatków, taki do banku, muszę tam w kolejce stać, za to jest, żeby jakiś taki opłatnik, że opłatnika zrobić, żeby przykładowo jeden miesiąc czy dwa miesiące jeden przechodzi przez wioskę czy tego i zbiera te dopłaty na zawodowo. Pani skarbnik niech to rozpatrzy, jak to można zrobić. Ja tutaj podpowie. Momencik, ale ja muszę... Panie przewodniczący, no, sprawa jest prosta. No, przecież możemy wynieść o 2 zł i zatrudnić im kasetę. Matematyka, jak to wymaga. Jak to w którym kierunku dojdzie. Gdzieś koszty są. Ale proszę bardzo. Podejmowaliśmy uchwałę, że sobie są im kasetę. I 20% z tego. Nie. Do wody. Nie do wody. No trzeba będzie się zastanowić, żeby tym ludziom wyjść na przeciw. Ale polega na tym różnica między podatkami a wodą, a śmieciami. Polega na tym, że podatki wpływają na dochód i radni dzielą, co z tych pieniędzy robią. Natomiast pieniądze, które wpływają ze śmieci, mają iść tylko na śmieci. W związku z tym dorzucenie tam każdego kosztu, a i kaset jest poniekąd kosztem, jest jakby podniesieniem ceny. Dlatego, że po drugiej stronie nie można tego gdzie indziej przesunąć. Jak nam zostanie, to dołożymy na drogę, jak nam braknie, to dołożymy z podatków. Tak nie wolno. Jest ewidentnie w ustawie powiedziane, że śmieci się mają równoważyć. Dzisiaj ta różnica między wpływami a wydatkami jest tak niewielka, przy założeniu, że obowiązują nas wykonanie pewnych inwestycji, wjeżdżę, związanych ze śmieciami, to pani Era tutaj powie o tym uszoku. Ale nie. My musimy z tych pieniędzy zrobić pewne inwestycje. Pan sołtys mówił wcześniej, że powinno być takie miejsce, że każdy powinien, jeżeli by miał śmieci więcej, czy po prostu... Może oddać. Ale to trzeba wybudować, to trzeba strukturę z tego zrobić i to się ma w tej cenie zmieścić. Jest jeszcze taka jedna. Ale posłuchajcie, proszę pozwolę. Dyskusji jeszcze nie ma. Że jak w podatkach na przykład ludzie nie płacą, no to ściągamy lub mamy mniej. Ale jak nie zapłacą w śmieciach, a ponieważ śmieci są jeden na jeden, muszą się finansować, to trzeba tak wszystkie wpływy ze śmieci rozłożyć, żeby na wydatki było. W związku z tym, jak będzie ubytek w płacących, to trzeba podnieść niepłacących poprzez to, że nam jakiś procent nie płaci. To trzeba podnieść płacący lub zacząć skuteczną egzekucję. Ale skuteczna egzekucja, jak wiecie, to
wiadomość, ile zarabia, a ile wydaje. Obniżka jest o te złoty 50, bo tyle Państwo płacicie za kosz. I dobrze, dobrze by było, żeby rzeczywiście ten kosz, nie może go przejąć gmina na siebie, bo ustawodawca nakazał właścicielowi, że jest odpowiedzialny za kosz. W związku z tym zobaczmy, co się będzie działo. Przecież wszyscy są w podobnej sytuacji. Mało tego, wiele gmin, tak jak mówiłam wczoraj na komisji, ogłosiło przetargi na tony i już mają problemy. Bo jakby gmina się zaczyna boksować z tym zbierającym, a dlaczego tyle ton? Jak on udowodni ile ton, jak on brał sztuki worków, tak? Gdzie ważył? Kto podpisał mu też, że u niego 2 kilo, a tak 10 kilo? A rozlicza się gminie stąd. My mamy na szczęście, tak żeśmy sobie zaprogramowali, że on nam się rozlicza jednak z tych gospodarstw, z tych konkretnie sztuk głów. I to jest o tyle łatwiejsze do kontrolowania to. Obniżka dotyczy tego kosza, dotyczy obniżka tej jednej osoby, bo jak jest jedna, to faktycznie te proporcje nie są takie same, że na dwa. Poczekajmy, co się po pół roku stanie. Na szczęście to nie jest taki podatek, że nie wolno nim manewrować w ciągu roku. To wolno zawsze podnieść czy zmienić w środku roku. Zobaczmy, jak Państwo do tego podejdą. To są naprawdę w tym momencie dość niskie ceny. Wydatek jest do zrobienia. Dajmy sobie szansę. Zobaczmy, co się będzie działo w okolicy. No ci ludzie, którzy płacili 15, zapłacą 9, to mają znaczący. Znacząco obniżkę. Ale 20 zł, jakby było tego odcieku. Od 3 do 5, ja bardzo dużo wiem. Na 3 osoby, jak ktoś ma 5 i płaci tą samą, to jest za dużo. To jest za dużo. 5 do tyłu od osoby, to tak. No, to by było 20 zł, to by było 10. No, 20. Macie noc. Tutaj ten problem jest właśnie. Ale zawsze będzie. Drodzy Państwo, ja myślę, że dojdziemy do takiego właśnie, ale to za wcześnie, dopiero od niedawna zbieramy to. Być może, że do tych kwot dojdziemy. Tylko żeby tak nie było, że trzeba będzie znowu podwyższać, bo będzie brakować, nie? Bądźmy tu bardzo ostrożni. Proszę Państwa, panie i panowie radni, poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, o których tu rozmawialiśmy, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden się wstrzymał. Drodzy Państwo, i kolejna uchwała, która też dotyczy właśnie uchwały ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Mamy tutaj wzór. Zapytam panie i panów radnych, czy macie co do tej uchwały jakieś pytanie? Jeżeli nie ma, to poddam ją pod głosowanie. Kto z pani i panów? Proszę, przepraszam, co pan? Czym to naprawdę różni się od tego? Jedna osoba, a dwie. Bo wtedy były dwie osoby najmniej. I co tam jest? Dorobiliśmy sobie taką tabelkę, bo my ich obejmujemy od marca do października. On już zakreślą od kiedy do kiedy. Są też tacy, którzy zadeklarowali się cały rok, że chcą mieć, bo przyjeżdżają od czasu do czasu. Ale niektórzy tylko są na przykład w lipcu czy w sierpniu i bez przerwy z nimi jest problem, bo musieli składać korekty. A tak to już będzie. Wszyscy, tak? Wszyscy. Wszyscy musimy złożyć osoba deklarację, bo jest inna cena. Ale jak ktoś nie złoży, to nie dostaje. Czyli trzeba nie. Wszystkie, że mają wymienić deklarację. Właśnie, nie dojrzy, nie, że tak jakby nie zgłosił w ogóle. Drodzy Państwo, przegłosujmy tą uchwałę, ponieważ myślę, że ona jest tutaj nieskomplikowana. Chciałbym... Prosiłbym tu na mnie spojrzeć. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Kto jest za? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie, dobra. Dziękuję. I kolejna uchwała, którą mamy na tapecie, to jest uchwała w sprawie zamiaru zmiany sieci placówek gminnej biblioteki publicznej w Lelowie. Mamy panią dyrektor, jest tu z nami.
czy by pani nam mogła coś powiedzieć na... No, ponieważ, drodzy państwo, mamy to uzasadnienie oczywiście i znamy to uzasadnienie, ale myślę, że gdyby pani swoimi słowami nam powiedziała, dlaczego skierowano tę uchwałę do radnych, to byłoby bardzo dobrze. Proszę bardzo, pani dyrektor. Znaczy, jeżeli mogę dodać, ponieważ ja może przeczytam tę pierwszą część. Rada Gminy ma uchwalić wyrazić zamiar dokonania zmian w sieci placówek Gminy Biblioteki Publicznej w Lerowie poprzez, tu pisze, likwidację filii nr 3 w Podlesiu w drodze zmiany statutu gminnej i tak dalej, Biblioteki Publicznej. Ale w uzasadnieniu pisze tak. Zgodnie z artykułem 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, umyślnie czytam tak powoli, ale na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki organizator obowiązany jest podać do publicznej wiadomości informacje o swoim zamiarze, o czym dzisiaj właśnie rozmawiamy, tak? A
teraz tak, jeżeli ten zamiar byśmy podjęli, to co, co pani na tym zyskuje, lub jeżeli nie podejmiemy, to co pani grozi? Ja po tym co mówię, bo ponieważ ja dostałam termin na wykonanie tego albo wykonanie tego remontu, albo zamiany przechodu. Więc ja termin wykonania. Mówię 30 teraz października. Ja już wystąpiłam o przedłużenie na okres likwidacji. Na to stanie złożyła, że tak nie likwidowana. Ale przecież nie trzeba, jest na okres likwidacji, ale to nie znaczy, bo nie widzę sobie, czy my zlikwidujemy, czy nie. To Państwo zdecydujecie. Proszę bardzo. Konsekwencje są, bo możemy nie podejmować decyzji, tylko jakie konsekwencje pochodzą? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Jeśli dzisiaj na przykład będzie ta uchwała intencyjna, biorąc pod uwagę, że do końca października, czyli jeszcze do pojutrza, ma pani ostateczny termin i prośba o przedłużenie na pół roku, to jest pytanie, co by się stało, gdyby na przykład okazało się, że w styczniu, czy w lutym można się przenosić, przykładowo, można się przenosić do tego mieszkania. Wszystkie formalności zostaną zakończone, ludzie się wyprowadzą i czy w tym momencie to, że będzie podjęta kwalifikacyjna, blokowałoby możliwość? Nie. Na tyle, ja się opiekuję, to ona nie jest wiążąca. To dopiero należałoby podjąć po 6 miesiącach drugą uchwałę, która by miała likwidację. Czyli do 6 miesięcy może się pani przenieść gdziekolwiek. Jeśli była tak, to ja odwrócę pytanie. To co się stanie, jeżeli tego dzisiaj na przykład nie będzie? Właśnie o to pytanie. Proszę bardzo, pan radny Marian Nowak, bo... Nawet powiem dalej, że
wartościowy księgozbiór, no, który tam dotyczy mieszkańców, specyficznie mieszkańców, którzy są zainteresowani z Podlesia, musi być wzbogacony ta szkoła, biblioteka szkolna. I tam nawet można byłoby tą osobę wykorzystać w godzinach wieczornych i rozszerzyć ofertę korzystania, wydłużyć ofertę korzystania tych szkół. Natomiast wplątali, że w nowe inwestycje. Jeżeli ktoś budował stary dom, to nie jest to inwestycja za 10 tysięcy. Ja widzę tam inwestycje za 100 tysięcy, bo tam nie tylko będzie chodziło o ten pokój, ale trzeba cały budynek przygotować, żeby ten obiekt. Także, że przeciwnie jestem wprowadzaniu inwestycji. Proszę bardzo, pan sekretarz. Sprawa modernizacji przez tą powiedzieć wymienić nazwiska, szamba nie zrobimy. To ja mówię tak rzeczy na tej działce. Ze względu na sąsiadkę na pewno będzie opór, szamba nie będzie. Działka jest bezprawna. Kwestia tutaj, żeby zrobić bibliotekę, nie tylko pomalować, bo nie pomieszczenia. To jest ogromny ciężar, który jest przerabiany do sprawy archiwumii. Wiedzą Państwo, że w pewnym momencie na dzień po wyjściu pracownika rumuńskiego, czy fragment Józefa pomiędzy Łukaszem i siedział 5-6 lat. Prawda? Więc takie zdarzenie. To musi być rozwiązanie architekta. Ludzie to jest piękno. Nie wiem, na ile te sprawy wytrzymują. Pamiętam, że wyciągnął tam sprawę na dole, czy stały się drzwi na górze zamykać. Na ile się uda w tym budynku powstałym budynku starej szkoły zrobić na górze. Kwestia może dołu innego pomieszczenia. To jest inna rzecz. Mamy 6 miesięcy na coś zrobienie i jeżeli to do tej stanowiącej uchwały, to wtedy się zastanowimy o tym, żeby ten czas, co mogliśmy zrobić, co zrobiliśmy. Natomiast też podnoszę to, że to nie jest kwestia 10 tysięcy na warunki. Podobnie też zmienimy jakąś szanę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jest to intencyjna uchwała, nie przekreślająca, nie decydująca o czymś. Natomiast uchwała, która w pewnym sensie rozwiązuje problem, panie dyrektor, jeżeli chodzi o PIP i jego decyzję. Tak? Czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo, panie dyrektor. Pani jest pod premierzem, już drugi raz przesuwała ten termin.
bo prosiła o tą uchwałę w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, w październiku staje wreszcie ta uchwała. To jest uchwała intencyjna, po to, żeby pani mogła wysłać do PIP-u, proszę bardzo, mam uchwałę, oczekcie się ode mnie pół roku. Natomiast jeśli nam uda się tutaj przez te pół roku któremuś sołec właśnie tam w pobliżu zaprosić i zrobić, czy to szkole w międzyczasie, czy w międzyczasie Skrajniwie, czy Drobniowi, to nie dojdzie do ostatecznej likwidacji tych urodów. I po prostu tylko tyle, że na dzień dzisiejszy jakby wilk syty i owce całe, tak mówiąc kolokwialnie. Czyli pracujmy na tym, aby tam to pomieszczenie było lub obok. Czy ktoś z pani panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny. Proszę bardzo, bo pani sobie wspomniała, że od czerwca pani wypróbuje uchwałę, to ja już nie wiem. No to teraz, ale teraz. Kiedyś dopuścili. Były pisane pisma. Pani dyrektor się zwróciła z pismem do szkoły z prośbą, żeby szkoła, żeby połączyć, tak, to jest nagle. Przyszła, zanim napisała, zanim przyszła odpowiedź, zanim to, no też czekała, co z tym zrobić. Przyszła odpowiedź z Podlesia, że nie, nie ma takiej możliwości. Ja komuś nie przyjemnie, w każdym razie jest to pół roku jeszcze, drodzy Państwo, żeby pracować i zastanowić się, czy ktoś jeszcze z radnych chciałby. Jeżeli nie, to poddam pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru zmiany sieci placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Elowie? Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Zapraszam. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Sześć dokładnie. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Jednego nie ma. No to sześć dodać sześć. 12. To jest 12. 14 po pół. Drodzy Państwo, nie no, jeszcze raz spróbujmy. Podnosimy rękę, wysokie nie boimy. Kto jest za przyjęciem uchwały tej zamiarowej, czyli tak. Na pół roku. To... Tak. I odroczenie. Otworzenie furtki, że pół roku ogłoszenie, a za pół roku dopiero będzie głosowane i wtedy również. Chodzi o to, żeby pani dyrektor miała mogła przesłać tę uchwałę gdzieś tam pewnie. Czy rozumiemy wszystko? Wytłumaczyć jeszcze raz. Bo tak to pani dyrektor zostanie z tym problemem. Państwowej Inspekcji Pracy, że to nie są warunki do zakładu pracy. I takie coś skutkuje na termin. Ma to usunąć lub się stamtąd zabrać. Jak tego nie wykona, będzie na nią nałożona kara, jako na dyrektora, jako kierownika jednostki i tak dalej. No i pani dyrektor jest postawiona pod ścianą, więc jeśli w tej chwili kolejny raz będziemy w jakiś sposób zablokowaną tą, bo ona to nie jest likwidacja, to jest otwarcie jakby procesu. Pół roku sobie dajemy na to, czy znajdzie się ktoś, kto zaprosi, weźmie i przyjmie, tak? Ale też nie na takiej zasadzie, że ja Państwa wszystkich zapraszam, ale moje mieszkanie mam do dwa pokoju, więc... Ale Pan zaprasza, przyjdźcie się Pan, bo tak nie można. Zapraszam Was w momencie, kiedy jestem do tego przygotowany, tak? I ta uchwała daje Pani legitymację do tego, żeby nie była ukarana. Radnym i innym, co mają obiekty, co nie mają, co chcą przygarnąć, daje furtkę do tego, żeby coś zrobić przez pół roku. Pani też deklaruje, że te książki, które ma, może oddać szkole i niech one tam są, żeby jednak mieszkańcy w ramach, bo tam jest przecież w szkole, jest biblioteka. Więc tych wariantów na dzisiaj też jest dosyć sporo i te pół roku coś robimy, tak? No. Czy może jeszcze raz jakieś wytłumaczenie? Była szkoła, więc tutaj tam są te pomieszczenia, może tam rzeczywiście walczyć w starej szkole.
ale walczyć tak. Natomiast dać szansę pani, żeby nie była ukarana. Teraz to w technicy jesteśmy. Proszę bardzo. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu ci mieszkańcy nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej? To proszę mi normalnie powiedzieć, się nie da pomóc, czemu nie mogą. Mają szerszy zakres, uważam, voluminów i dostępu do książki. To znaczy tak, jeszcze chciałam powiedzieć, no w tej szkole nowej rzeczywiście tam nie ma miejsca, bo chciałam też powiedzieć, że w tej szkole nie ma sali gimnastycznej dla dzieci. Ona jest tak, była tak wybudowana, tak zaplanowana, nie wiem kto to planował, ale dzieci ćwiczą na korytarzu. Więc to też nie ma, to jest priorytetem szkoły, żeby była sala gimnastyczna. Nie ma też tej sali, a tam właśnie, gdzie jest ta biblioteka, jest połączona z klasą komputerową. Tam są też komputery, no i jasno. No po prostu jest tam ciasto, zwyczajnie tam ciasto. Tam nie o czytanie chodzi, tylko o tyle wiedzę. Mieliśmy w planie i w Włoszach Unijnych na 2014-2020 mieliśmy w planie szkoły małe salki gimnastyczne. No ale to oczywiście wymaga pieniędzy. Na dzisiaj nasze zaniechania podatkowe sięgają około 1,5 miliona rocznie. Ile by było więcej, gdyby było? Tak jest. Prawda. No właśnie to się wszystko tak odbija, ale generalnie jesteśmy w tym momencie, że jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały, to co? To znaczy się, że niech pani dyrektor sobie robi co chce, tak? Niech będzie karana. Niech ze kieszeni swojej. Tak, niech ze swojej kieszeni. To tak nie możemy zostawić. Trzeba zawsze patrzeć co dalej. Pół roku. Pół roku mamy szansę, żeby ta biblioteka gdzieś normalny, na normalnych zasadach funkcjonowała. Gdzieś to zamiar. A może księca rok przyjmie. Drodzy Państwo, czy już rozumiemy, bo ja wiem o co chodzi, bo rozumiem, że nikt nie chce stracić. No, ja też, ale rozumiem. To może się okazać, że po 4 miesiącach w tej starej szkole nie potrzebali z dużych nakładów, żeby tam to... Oczywiście, że tak. Tego na razie nie wiemy. Ale my o tym nie decydujemy. Ale ta uchwała nie, właśnie nie decyduje o tym, nie zamyka drogi. Czyli na te pół roku, ja bym proponował na te pół roku tą uchwałę przyjąć, a w międzyczasie się starać, żeby ta biblioteka została podjęta. Czy rozumiemy się wszyscy, drodzy Państwo, jeszcze raz? Jeszcze raz. Bo ja mówię tak ogólnie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru zmiany sieci placówek gminnej biblioteki publicznej w Lelonie? Bo tak już mi pytał. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o przyjęcie. Podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a niech sześć, siedem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Siedem do sześciu. Nikt się nie wstrzymał, czyli uchwała. Kto się wstrzymał? A, jest wstrzymana. Przepraszam. Przepraszam. Przy jednym wstrzymującym, 7 głosami za i 6 przeciw, czyli uchwała została przyjęta i dziękuję, chociaż rozumiem też osoby te, które po prostu zdecydowały inaczej. Jeszcze mamy kolejną uchwałę, bo widzicie Państwo, druga godzina, a mamy uchwałę jeszcze, proszę. Ja jeszcze chciałam tylko jedno zdanie. Proszę. Nie, no ja rozumiem, że o to nam chodzi, żeby współpracować. Drodzy Państwo, mamy kolejną uchwałę, kolejne dwie uchwały ze sobą bardzo związane. Jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013-2022. Wczoraj rozmawialiśmy, ale jak zwykle jest sentencja, pani skarbnik może nam tu przedstawić. Proszę Państwa, wczoraj bardzo proszę o spokój, bardzo proszę o spokój. Między budżetem sprzed poprzedniej sesji a tym jest taka, że wchodzi jedno nowe zadanie, to jest zrobienie projektu mostu w Murzynie. Oraz następuje uporządkowanie wszystkich pozostałych zadań 9, czyli dwie drogi Kogrówki plus 7 dróg spowodziowych, uporządkowanie w zakresie wysokości dochodów, w zakresie wysokości podatków, bo jesteśmy już po przetargach i po podpisaniu wszystkich umów. Deficyt zostaje na tym samym poziomie, nawet tam o 21 tysięcy się obniża z racji obniżenia jakby kredytu o 21 tysięcy.
tutaj był dokładnie omówiony, także jest prośba tylko o... Dobrze. Jeszcze zadam pytanie podstawowe do pani, panów radnych. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Jeżeli... Tak, wczoraj oczywiście rozmawialiśmy po kolei. No poszczególnymi artykułami. Ja może poddam pod głosowanie, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Oraz również równolegle uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nerów na lata 2013-2022. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I kolejnym punktem to jak gdyby mamy koniec punktu 9, podjęcie uchwał w sprawach. I następnie jest punkt 10, zapytania i wolne wnioski. I po prostu proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś zapytania? Proszę. Na sobie. Ja mam zapytanie do pani radnej, do Katowi, do pani Marty. Jak wygląda sytuacja na temat projektu odwodnienia ulicy Wilkowskiego? Wnioski wdrożone już w budżecie prawie rok i decyzji jako taką nie jest podjęta. Czy jest w ogóle w planie na przyszły rok w budżecie zarządu powiatowego? Ja też działam na tym kierunku. Tak, dziękuję. Już za chwileczkę pani radna, teraz tu pan sołtys, bo może następne pytanie będzie też. Ja mam krótkie zapytanie do pana Mylika. Chciałem się dowiedzieć, kto taką decyzję wydał, żeby tam drogę przez ten plac Radomski wysypać. Kto taką decyzję wydał? Bo obok placu jest droga nieruchoma, a tu jest przez plac Radomski wysypana. I tam się mieszkańcy i tego się pytają. Kto taką decyzję wydał? Obok placu jest droga nieruszona nic, jako powodziowa nic, a przez plac strażacki obok budynku idą samochody. Jeszcze co? Mieszkańcy my robili tą taras cały, płytę tańca i tego jeszcze przez tą płytę tańca samochody jeżdżą i to pęka do powiadomek, nie? A obok droga jest dojazdowa, jakby była zrobiona ta droga, tak jak i tutaj, to by skorzystała pięć gospodarstw. A tak to jeden korzystał i... Nie, no, dziękuję, rozumiem. Pytanie jest, będzie odpowiedź. Pan na leśnienie, proszę. Budynek mamy stary. Jak przyjedzie taki tir z jaką, no, czy tam z tego przyczyn, po remizy, przez tego, wiadomo jak ten budynek stary tego i będzie pękało. No, a obok droga jest na planie, bo patrzyłem przy scaleniu na planie i korzystałoby pięć posesji. Trzeba to podać do sądu, żeby zapłacił za naprawę. Proszę bardzo. Jak się nazywa? Jurek, nie wiem. I jest sprawa taka, która też poruszyć byłego sekretarza w związku z centrum. Znowu mamy problem z u Zośki, tak pankowej, jak to nazywamy, tam na ulicy Wilkowskiego jest taka suka, zaatakowała moją sąsiadkę i lepiej się obroniła. Tak, że kiedy ten pies będzie zabrany, czy złapany i kiedy to będzie, jak to będzie. I teraz jeszcze jest sprawa tego rodzaju. U sąsiadki mojej mieszka wnuczek, a zameldowany jest w budynku, który nie mieszka. Czy on musi płacić za te śmieci, czy wystarczy, że on płaci, będzie płacił? Właśnie to mnie też interesuje, bo sąsiadka właśnie prosiła też, żeby to poruszyć, bo ulicy mieszka z nią, a musi płacić za śmieci, gdzie nie mieszka. Czy tak nie będzie zrobił to płacić, czy nie? No zaraz będzie. No jeszcze tak też sprawa, że ja się chciałem poruszyć, dla kogo to jest złoto zamiast dożynki? Dla rolnika są dożynki, czy dla kół? Ale to pytanie, czy stwierdzenie, bo to jest bardzo istotne. Dla rzecz. Miejskich dzieci, no bo w sobotę ludzie robią dożynki do mnie. Ale przyjadę co? Zadał pan pytanie dla kogo? Kto stanie w miedziu? No i teraz jeszcze raz. Za 3 lata temu płaciłem za swoją działkę, mam 39 anów, 54 zł. 2 lata temu 88, a w tym roku 99. Chyba się pytam,
zostaje to na poziomie, bo jest to, w tej chwili nie jest oferowane na tym poziomie, czy po prostu będzie to nie ruszamy. Na tym samym poziomie są w 2013 roku, czyli w tym roku. Jeszcze mnie interesuje ta sprawa taka, bo słyszałem właśnie, że 3 osoby do 5 płacą 25, a ile by było 4 osoby? Tego nikt nie porusza. To jest 3 do 5. To jest od 3 do 5. Tak. To jest 25. Jest to takie granice, od 3 do 5, od 6 i zbyt. No, ze sprawiedliwością dowiecie Państwo. To jest poddane, tak, dyskusja taka jest, dlaczego dyrektor Bąka i dyrektor Śpiech zostali wyrzuceni? Czyli miał to ktoś... Ale przepraszam, kto? Co ta dyskusja? Rozmawiamy tak między sobą, na jak jesteśmy, to rozmawiamy. Czy oni podpadli, czy nie podpadli, czy się pani sprzeciwili? Tak, oni się sprzeciwili, bo ja tutaj rządzę. Pan dyrektor Ćwiek złożył podanie o urlop zdrowotny. Tak. Wszystko. A Bąbka? A pan dyrektor Bąbka stanął do konkursu razem z panią obecną tu samych i w komisji było 10 osób. I 8 głosów było za panią dyrektor samych, a 2 były za panią. No, ale w piątek żeście Bąbce... Mnie w tej komisji nie było. W piątek żeście Bąbce powiedzieli, bo rozmawiałem. Powiedzieliście, że przejdzie do tego rejestru, tak będzie 2-3 lata. A powiedziałem, że pan dyrektor Bąbka nie tylko że pracuje, to jeszcze ma dokładnie taką sąpresję jak ja. Tak. Ja mogę słowo? Proszę, proszę bardzo. A nie, bo już, tak, tak, proszę, bo mamy dużo pytań, stwierdzeń na razie. Jeżeli pan dyrektor Bąbkę ma cały etat, równie dobrze mógł go nie mieć, mógł mieć 7 godzin, tyle jest na pewnym projekcie. Jedna restauracja tego niżej miał cały etat i ma cały etat, napłacony z całego etatu. Jego żona również nic nie straciła, bo w tej chwili jest taka sytuacja, że podrobni się taką rzecz. Weszpanowa pani dyrektor i teraz co? Są łączenia. Chwileczkę. Projekt zatwierdzany był w maju. W maju zatwierdzone były godziny. Więc nie ja połączyłam te zajęcia, poza tym praca w chwili, na takich zasadach, jak jest obecnie, trwa od 3 lat, 3 rok. I słyszę, że na przykład ktoś nie podejmie pracy, że nie dostanie 500 zł na rękę. Dodatku funkcyjnego, czy dodatku motywacyjnego. No chwileczkę. Ja to słyszałam. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, kiedy dostanie pewna pani 500 zł na rękę, to przepraszam, bardzo nie podejmuje pracy. Ja uznaję, że dziś, że są duże emocje, ja nie słyszałam, a pan nic nie mówi. I powiem ostatnia posada. Także jeśli pan to czuje, że jest skrzywdzony, to trudno, bo ja usłyszałam już, że został sfinkowany konkurs, że nie wiem, głosy sobie kupiłam i tym podobne rzeczy. To i panu jest mi przykro bardzo, bo ja od września do dzisiejszego dnia wystarałam się o 36 godzin. To są 2 pełne etaty, o które nikt nie dla tych dzieci nie zabiegał. 2 pełne etaty, 36 godzin. Bo ja przychodziłam, a mój to nie, nie ma, nie będzie, więc chodziłam do 15, a w tej chwili składam następne 10 godzin. I też jest źle, nie wiem. Dyrektor nie jest dożywotnią funkcją, to trzeba tak. Nie na urlopie w domu i ma płacone 100% przez gminę, a pan dyrektor Bąbka nadal pracuje i ma płacone 100%. Przez rok ma cały etat. Przez rok czasu zdrowotny jest. Przez rok. Ale nie, to chodzi o Marka. Natomiast pan dyrektor Bąbka był, no skończyło się tak, wszyscy byliśmy. Każdy z nas gdzieś miał był jakimś kierownikiem, to nie jest. To jest normalne. Czy ktoś chciałby jeszcze? Proszę bardzo, pan Jurek. Jeżeli pozwolicie Państwo, że też mam tutaj do Pani Magdy, ale tym razem to może nie będę zgłaszał interpelacji, tylko podziękuję za tamtą, co jest załatwione odnośnie tych rowów tam no, w Białej Wielkiej, przy drodze powiatowej, także dziękujemy za już, jeszcze prosimy o jeszcze, jakby ktoś tam było, to będziemy zgłaszać, także dziękuję.
wiadomo, że wszystkim nam na sercu leży to targowisko i musimy tak wszystko zrobić, żeby to za wszelką cenę utrzymać. Mam takie pytanko, bo doszło mi wiadomości, że z Podlesia są dowożeni mieszkańcy na targowisku. Znaczy mam pytanie, czy są dowożeni i czy będą, jeżeli są dowożeni, to czy jest jeszcze plana możliwość, znaczy możliwość, propozycje z innych miejscowości. Na jakiej to jest zasadzie? Czy oni będą płacić, czy my jako gmina będziemy to ewentualnie pan przygotować? Chciałem to tyle Już pani. Panie, zaczekajcie państwo, zaczekajcie sekundę, bo pani radna jednak całą sesję. Proszę bardzo. Dziękuję za udzielenie głosu, panie przewodniczący. Przepraszam, że tak było. Zameldowana jest, przecież nie da się tam mieszkać bez meldunku. Tutaj jest jakaś czwarta.
proszę bardzo, pani radna jeszcze. Po prostu tym osobom nie widzą jakimś. A ci, co nie mieszkają właśnie, a są zameldowani... Drodzy państwo, bo nam ładne panie uciekają z sesji. Na chwilę oczywiście. Dziękuję. Proszę państwa, 14:10. Pan wójt może by jeszcze coś odpowiedzieć. Jeszcze jedną mam prośbę. Ponieważ w tej chwili jeździmy naszą ulicą Wielkowskiego, tam było ograniczenie, że pani Maria wystawała 8 ton. Droga została zniszczona. Popękała już i poprzez. Wiemy, bo to radny już wszystko nam mówił. Tak, mówił. No tak, mój poprawny, to ma, miał pan raz. Proszę bardzo, niech pani odpowie panu, pani Świątek. Już tam przystanek PKS-u umieściła, czyli do Wigiełza tam musi być jasno zrobione, 1,5 kilometra. Proszę państwa, teraz poproszę pana wójta, bo panie wójcie, godzina 14:15, bym prosił też, więc by rozciągnie, bo pan dzisiaj dużo mówi. Teraz dłużej sesję i odpowiem tylko tym, którzy są może na sali, bo nie ma... Będą pytać ludowa. Będą pytać ludowa prawdopodobnie. Proszę bardzo, ja chodzi, chyba odpowiem, że dożynki, proszę pana, to była stacja awaryjna. Planowane były dożynki w Grudku. Tak. Grudek się wycofał i w związku z tym połączyliśmy dożynki z otwarciem targowym.
boiska. A miały nie być wcale. A miały nie być wcale. A ponieważ no, w niedzielę nie bardzo jest jak handlować, no to w koszynkach no, nie można. Żyki są na rolnika. Dobrze, no, ale to były awaryjne. Były awaryjne. A pomóż też było. Dobrze, ale pozwólmy dalej. Myślę, że no, każdy sobie wie o co chodzi. Tu może pan odpowiadać funkcję zgródkę, dlaczego nie robi. To robię wysyłane. O, bardzo jest zgródkę i wysyłane. Ale momencie. Ale to może na sesję byśmy obstawili, no wiecie. Tak, ale zgłaszamy. Są urzędnicy w urzędzie gminy i wstawić się. Tak, zgłaszamy, jak nam miejsce zabraknie, musimy się musieli z czegoś zabrać. Tak, żeby nie odejść osoby. Ja kogoś powiedzie? Dobrze, zabieramy. Jest zgłoszony. Ale to jest zgłoszony. Nie ma. Nie ma. Nie ma. To jest na tego, co się zgłasza. A tam przygoda nosi mu żyć. Pogodny. Znaczy, wie pan, jeżeli ktoś nosi jeść, który jest sperma, to on jest depresowy. Jeśli jest, to jest właściwie. Rozumiem, że temat trzeba rozwiązać. Odpowiadając panu Sołtysowi, ja podjąłem taką decyzję. Tak. Ja nie wiem, ile tam tych cykli przyjeść na koło remizy. No ale nie jest to chyba tak, że to jest... Żaden remisy przejeżdżają. Ale ile? Nie. Ile? Natomiast spowodowało, że... Ale posłuchajcie, bo będziemy się teraz spierać. Pan Wójniek odpowie, pan Sołtysie. I pan dopiero. Spowodowane to było tym, że ten pan, który po powodzi odbudowywał do tej korci. No, pan Wójś. No. O, pan Wójś. Nie mógł wjechać tam z cementem, z materiałem do robienia. I tymczasowo to wysypaliśmy, jeżeli będzie taka przyczyna, no to nie gdzie indziej. Ale on już zrobił odbudowę będą? Odbudował. No to możemy teraz... Zabrać im koło Sołtysa wysypać. Dobry pomysł? Tam gospoda, co bydło hoduje, razną kościół. Nie chodzimy do gminy, że tam jak słyszałem, jak pan radny Trochryna mówi, kto ma tam wykosić ten plan? Nie? No na żeby urząd gminy kosił. Nie, on kosił sprawę. Teraz te kamienie nie wiedzie się. Dobrze, no ale też trzeba poprosić, aby było pomóc, żeby było... Rozumiem, proszę pana, ale on, jak się tydzień czasu z tego, to trzeba było odpowiedzieć tak, że słuchaj, są ty, wejdą tam ludzi, te drzewka będą ciachły, z gór trochę kamienia i tym kamieniem, co tam proszę na tym i by było się. On przyjdzie do pana, żeby pan mu przez rzekę moc zrobił. Zobaczy. Dobra. Czy jeszcze... Z panią radną no to jest tak, że ze starostą ja się mogę dogadać, natomiast jeżeli zobaczę promesy, jeżeli będę miał zagwarantowane, to tylko o to chodziło. Starosta nie chciał zagwarantować środków finansowych. Tak. A teraz jak będzie promesa, to nie jest po prostu to na promesę. A teraz na mieć, no. To. Czy tam głąb. I dlatego też widzę, jaki trudny będzie budżet. Bo przecież projekty, zobaczcie, na projekty na starostwo drogi, jak na starostwo każdy płaci, to trzeba będzie zapłacić. Plus te profesje zostaną na własne. No i teraz dojdzie do sytuacji, że będziemy musieli, no ale to już dyskusja z radnymi będziemy ciąć te inwestycje. Ale jest takie pytanie, bo 17 milionów na powiat, w którym to powiecie jest 16 gmin i w którym to 16 gminach gmina Leluch ucierpiła najbardziej, bo jest pytanie i prośba do pani radnej jest taka, żeby nam przynieść po prostu na to pokryte pieniądze. Panie, i ile na Leluch? I ile na Leluch? Tak. Nie trzeba zapytać starostę, jak on się tam. Powiem tak. Pan jest od nas rozliczenia. Nie, na co to się w roku bieżącym pierwsza transza powiat dostał 17 milionów. Mówiłam, była powódź, zmieniły się priorytety. Wziąłem do uwagi to, że powiat ten tak dużo pieniędzy dostał, a powódź była nie tylko w gminie Leluch, ale w skali województwa powodzi, w którym było wiele. Powiat dostaje na powiat. I dlatego, ale mówię, zostały zrobione zadania.
rzeczy, ale nie mamy promesy na przyszły rok i ja tego panu nie odpowiem, bo powiat nie ma promesy, ile dostanie pieniędzy, na które zrobi na drugi powiat, na drugi powiat. Tylko ja mówię, że w tym roku powiat otrzymał w pierwszym miesiącu lutym taką kwotę. I kiedy wypadła powódź, ale to jest wymowa, ale dlaczego pan nie da powiedzieć, co mi pan przyszedł? Powódź 2010, tak? Ale połączono, to jest powód, który COVID 2010, ale wzięto pod uwagę wszystkie pieniądze, dlatego nikt nie planował w miesiącu lutym, że w miesiącu lipcu będzie powódź w Lelowie, czy powódź w innych miejscowościach, w innych gminach. Dlatego mówiłam, zmieniły się priorytety i wzięto pod uwagę ogólne dotacje dla powiatów i poszczególnych gmin i dlatego powiat teraz po powodzi nie dostał dużo pieniędzy. No mamy tylko pieniądze na jeden most i ewentualnie miał być na drugi i zostało niewiele pieniędzy na drogę Mętów Konstantynów, co nie wystarczyłoby na budowę w kamieniu. I dlatego, proszę pana, a nie będziemy tu zaraz rozliczać ile co i na co, bo nie będziemy robić. To jest bardzo ważne, bo 16 milionów w lutym to nie są pieniądze na powódź z 6 lipca. To jest ale, nie, ale, ale są to pieniądze powodziowe na realizację skutków. Z 10 roku. Na skutków powodzi, a woda wziął to pod uwagę. Mieliśmy oszczędności, teraz 2 200 000 z tych zadań i powiat wystąpił na budowę drogi Mętów Konstantynów, co byłam bardzo zadowolona, ale niestety wojewoda nie dał tych pieniędzy. Rozumiem. To tak jest rozliczenie, że pani chce. Ale panie Magdo, dostaliście 17 milionów luty na powódź 2010, tak? A teraz po tej powodzie dostaliście nic od tego. Dostaliśmy kwotę, mówię panu teraz, na jeden most. A, no, no to właśnie chodzi. No to mówię panu, no. Później była proponowana następna kwota, ale niestety, niestety na drogę na Mętów Konstantynów było za mało, a przebudowę dwóch mostów, czyli remontu dwóch mostów, po prostu w jednym miejscu, to byłyby trudności. Dobra. Jeszcze jedna razy. Więc to nie jest tak, że uruchamiamy jakieś tam specjalne kursy, natomiast faktycznie okazyjnie traktujemy to jako wyjazd jednorazowy, żeby mieszkańcom poszczególnych wsi pokazać, jakie jest ładne targowisko w Lelowie i być może zachęcimy ich w ten sposób do przyjazdu. Jeżeli okaże się, że zapotrzebowanie jest tak duże, że mieszkańcy chcą jeździć, no to wtedy będziemy starali się dalej. W Dach na przykład nie było żadnego chętnego w sobotę. Dzisiaj nie wiem, pan z Podlesia nie wiem, jak pojechał z Podlesia. Ale nie było dużo. Dobrze, proszę państwo. Momencik, czy coś jeszcze nie zapomniałem? Jeszcze? Tak, ja nie dostałem odpowiedzi na temat tego parkingu w Lelowie. To co ja mówiłem, że trzeba by tam organizację ruchu zrobić taką na wzór, czy koniec pola, czy z czegoś. Znaczy, parking był planowany, a nie parkingu to rozmawialiśmy. Że ma być robione od tamtej strony, dlatego że od tamtej strony się po prostu da zrobić parking. Jest to parking na 10 stanowisk, w tym jedno stanowisko na niepełnosprawne. I to jest na teraz, na dzisiaj. Problem jest z organizacją ruchu w rynku, dlatego że, jak wszyscy wiecie, tam są trzy kategorie dróg. Nasze są tylko dwie. Jedna jest wojewódzka, jedna jest krajowa. Teraz, ponieważ tworzy się taka strategia systemu transportu w województwie śląskim, ja zgłosiłem tej strategii, żeby uwzględniono objazd Lelowa drogą wojewódzką od Prado, żeby drogę wojewódzką połączyć z drugą drogą wojewódzką i z krajową. Mam nadzieję, że w przyszłości na rondzie w Stoliście. I wtedy moglibyśmy mówić o tym, że wszystkie cztery drogi przyjęły, wszystkie drogi wokół rynku, byłoby to inne natężenie ruchu, bo wiecie, że inne, że na drodze ludzkiej są inne parametry, czy częściej chodzą te ciężarowe. Kiedy mogą wjeżdżać? No, mogą wjeżdżać, ale nie jest to ciągły ruch. I wtedy byśmy pomyśleli o organizacji ruchu i o renowacji swojego rynku. A dopiero wtedy, bo na razie no to nie bardzo jest jak rozmawiać, bo wojewódzka jest związana, to krajowa jest związana. Ale panie Wójcie, koniec wolu, tak samo są dwie ulice, jest jedna wojewódzka, druga też, a drugie inne miejscowe. Tam jest akurat koło tych jest parki. Tak, ale zrobiono. Proszę państwa, to jest ile jest hektarów?
Ja myślę, że bez organizacji ruchu się tego nie da zrobić. Trzeba tam zrobić. Także wtedy można... Ja myślę, że wszystkim tym, którzy nie otrzymali, to już kolejny raz zapytają. Ja bardzo dziękuję wszystkim za udział w sesji. 43. sesję uważam za zamkniętą, bo zamykam.